Cześć wariaty, niedawno obiecałem wam, że zrobimy obróbkę tylną komina na pół okrągło, więc do dzieła. Słuchajcie, no nie ma tu jakiejś wielkiej filozofii w tym wszystkim. Dwa boki już mam wcześniej przygotowane. Jakie tam wygniecie, jak będziecie potrzebować, to już wasza sprawa. Ja mam mój akurat boczek, ma 18 cm do góry. Odrysowałem sobie go na moim super szablonie, czyli w kwadracie czy tam prostokącie płaskiej, sztywnej blaszki jakieś. Tu wygiąłem sobie ją mniej więcej w promieniu, jakieś tam 10-12 cm, tak na oko patrząc. Nie jest to takie ważne tu, czy zrobicie trochę łagodniejszy sobie, to nie, taki powinien dać się już spokojnie wyklepać. Więc odrysowujemy sobie ciach nasz łuczek i teraz ucinamy blaszkę na około centymetr po całości. Wit! Się namalowało jakoś słabo. Brzydko namalowane. Pokażę wam teraz, jak to wszystko odrysować. Ucinamy około centymetra. Nawet troszkę mniej. Mniej więcej coś takiego, a tu już będzie to równa kreseczka. I to odcinamy. Kawałeczku. Możemy sobie przegiąć. Posłużymy się trochę szybszym sprzętem. Tak myślę, że już wystarczy. Drugą stronę robimy tak samo. We'll be right back.
następnym kroku zamontujemy dystans na szerokość komina, bo mój komin ma 53,5 cm, więc obróbkę robię na 54 szeroką. I trzeba tamten bok po prostu w dystansie zamontować, żeby wsunąć całą tą tylną obróbkę. Nic trudnego, zaraz zobaczymy. Na tym etapie tu z tyłem już jesteśmy praktycznie w domu, bo jedyne co nam zostało to sklepać ten cały szef i tu go przewinąć na tą ścianę. Z drugiej to samo i mamy w zasadzie kołnierz gotowy do montażu, bo przód montujemy już na budowie akurat w tym wypadku.
tutaj tradycyjne łuki, a tył na półokrągło.